Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Euro FIFA. Na początek chciałbym podziękować za wszystkie komentarze odnośnie do tych nowych zasad i przypomnieniu mi o tym, że w eurobiznesie jest coś takiego jak dublet, czyli jeśli wyrzucę tą samą liczbę oczek na jednej i na drugiej kostce, to rzucam jeszcze raz. No i no, jeszcze taki jeden kolejny update, jeśli chodzi o zasady. Tak jak pisaliście, macie rację, za mistrzostwo będą dwa rzuty i za awans będzie jeden. Także tak jak podobnie jak w obsesji, myślę, że w końcu mam dopiętą Eurofifę na ostatni guzik i możemy zająć się grami. Także to jest mój skład, który widzieliście w poprzednim odcinku. Mam jeszcze kontuzję Emnesa, zaraz sobie to naprawię. No i idę losować po raz pierwszy, rzucamy kostką, zobaczymy co wypadnie w dzisiejszym odcinku. No cóż, to będzie ciekawie. Jak widzieliście, pierwszy raz w tej serii wypadło coś takiego jak losowy skład i zaraz zobaczycie jak to wygląda. Przejdźmy sobie do listy zawodników. W moim klubie mam 32 zawodników i teraz numerki od 1 do 32 wrzucam na randomize, losuję i za chwilę zobaczycie jaki wyjdzie skład, bo aż się sam tego boję po prostu. Ciekawy kto będzie na bramce. Okej, klasyczna formacja 4-4-2. No i przejdźmy teraz do wyszukania w moim klubie. Numer 15 będzie na bramce, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boziok. Numer 9 wędruje na lewą stronę obrony, Emnes. Numer 22 to środkowy obrońca, no przynajmniej tutaj się zgadza. Numer 30 to środkowy obrońca kolejny, Tisdale. Jak to wygląda w ogóle. Numer 28 to mój prawy obrońca, który będzie rzemło. 21 to mój lewoskrzydłowy pomocnik, którym jest Chonamki tym razem. Numer 10 to będzie mój środkowy obrońca, czyli Sapong. Środkowy pomocnik, przepraszam, Sapong, który jest nominalnie prawoskrzydłowym. Moje chemistry wynosi aż 5. Numer 26, czyli ostatni już z listy, więcej już nie ma, bo kilku dałem do składu. To będzie mój drugi środkowy pomocnik, tym razem przynajmniej na pozycję pasuje. Numer 17 to Chambers i on wędruje na prawą pomoc. Boże, jak to wygląda, no nie, jak ja tym zagram. Numer 6, przynajmniej Obertan, wędruje na środek, czyli tutaj na napastnika. Zgranie 0. I numer 12 to mój ostatni zawodnik i tak prezentuje się mój losowy skład. Po prostu genialnie. No myślę, że jak będzie więcej złotych zawodników w moim klubie, to będzie to lepiej wyglądało. No cóż, ja idę sobie uzupełnić ławkę rezerwową i szukam mojego przeciwnika. No dobra, pokażcie mi skład, z jakim się zmierzę. 51 zgrania i co my tu mamy? Samych brązowych zawodników. 62 rating, jeśli chodzi o ten skład. Ale naprawdę boję się o moich koksów, tym bardziej, że sami widzieliście, jak to wszystko jest poukładane. No cóż, trzymajcie kciuki, żebym tego jakimś cudem nie przegrał. Ładnie tutaj Emnes się podłącza do akcji ofensywnej. Emnes, proszę cię, tylko na ciebie, na tobie mogę polegać. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj tam Emnes. Emnes, ajajaj. Dobra, może Obertanem się uda jakimś cudem tutaj przedrzeć. Obertan, wysunięcie i mój... Nie, co to było? Nie daj mu uderzyć, słupek! Jaki fart. Dobra, wybij to jeszcze. Faul! No przecież to był faul! Bramkarz, wychodź, wychodź! No i nie, mamy 1-0, 23 minuta, to jest jego pierwszy strzał na bramkę. Aż się przez słupek, kurde, powiesił. No, Emnes. Ajajaj, szkoda, kurde, to jedynie on stwarza zagrożenie. On i ten Obertan na ataku. Jak to zrobił? Jeszcze z baniaka? Nie, Obertan! Dlaczego to nic nie wchodzi? No i mamy 2-0, 45 minuta.
Jak ja wygram to spotkanie, to nie mam pojęcia. Mamy koniec pierwszej połowy i jak widzicie tylko jeden mój celny strzał. No niestety, nic nie wychodzi, ale tym składem gra się cholernie ciężko. Robię co mogę naprawdę, ale jedynie Emnesem i tym moim srebrnym pomocnikiem ofensywnym można coś zrobić. No nie, to jest gol kolejny. Jak to pięknie! Obrońca, nie wiem czy to był obrońca, ale w obronie on gra, przynajmniej wybił. Obertan, lewa noga i nie, nad poprzeczką. Szkoda, mogłem to uderzyć trochę inaczej. Dobra akcja to była i próbuję zagrać ofensywniej teraz. No, strzel! Jakimś cudem, nie wiem jakim, kurde, jaka to ma trafić? Ja rozumiem ludzie, że można być słabym gościem i można grać na czas, jak się gra przeciwko komuś, kto was ciśnie i w ogóle, ale... Koleś gra na czas ze mną, z gościem, który ma skład, który ma zgranie 5, który ma innych zawodników na pozycjach i koleś gra na czas. What the fuck? Co trzeba mieć w mózgu? Nie mam pytań. No cóż, losowy skład tym razem nie okazał się dla mnie szczęśliwy. Porażka 2-0. Szkoda, naprawdę szkoda, bo miałem swoje okazje i nie uważam, że ten mecz był taki, po którym powinienem zdecydowanie przegrać. Zobaczmy na statystyki. Dwa moje celne strzały. 6 strzałów celnych mojego przeciwnika. Ja teraz idę rzucać kostką i mam nadzieję, że w końcu wypadnie coś normalnego. Okej, jesteśmy z powrotem i jak widzieliście, mamy upgrade o jeden overall do góry. No i tak się zastanawiałem, kogo by sobie tutaj zupgrade'ować. To nie jest takie łatwe, ponieważ bramkarza na 44 z BPL żadnego nie ma, więc to muszę zostawić. Lewego obrońcy też szukałem, ale nie ma. Przód sobie raczej zostawiam, bo naprawdę teraz jest okej, także tutaj trzeba się zająć środkiem raczej. Więc postanowiłem zamienić sobie tego O'Neill'a. Zamieniamy na Ledgeta, który jest zawodnikiem West Hamu, 4 gwiazdki weak foot, 3 gwiazdki skill move, kupiony za 1200, 61 pace'a. Myślę, że będzie ok, tutaj 90 zgranie troszkę spadło, ponieważ nie jest on Anglikiem. No i ten mój LB nie ma już takiego dobrego połączenia, ale myślę, że to będzie fajny upgrade. Ja idę szukać drugiego spotkania, no i gramy dalej. No i jest nasz drugi przeciwnik, 47 zgrania, 64 rating, 3 zawodników złotych. Raczej niespecjalnie jakoś mocny skład. No i teraz pora się odegrać za poprzednie spotkanie. Pora zmasakrować mojego przeciwnika. Eden Hazard i mamy 1-0, druga minuta. Hazard pięknie. Będzie 2-0, Akbon Lahore, tak jest, 10 minuta, 2-0. Emnes, Obertan do Emnesa, Emnes w polu karnym, przedziera się Emnes i... Ach, nic z tego. No i mamy chyba 2-1, ale się porobiło. 28 minuta, kto by się tego spodziewał, podanie prostopadłe i Koze trafia bramkę. Bramkę kontaktową, po której naprawdę może być ciekawie jeszcze w tym spotkaniu. I mamy 2-2, 31 minuta, co się dzieje? Koniec pierwszej połowy, jak widzicie, mamy remis 2-2 i to mnie trochę zaskakuje. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że po tym szybko objętym prowadzeniu 2-0 mój przeciwnik będzie w stanie się aż tak podnieść. No ale cóż, to trzeba grać dalej teraz i strzelić swoją kolejną bramkę, bo tu może być naprawdę nieciekawie. No może teraz Akbon Lahore. Akbon Lahore i tak jest! Boże, aż do 80 minuty musiałem czekać na kolejną bramkę. Koleś jak po tym remisie 2-2 zaparkował autobus, tak myślałem normalnie, że PKS będzie zakładał drugą firmę normalnie. Hazard, skończ to. Tak, 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 dziękuję, dobranoc. 4-2. Oj, chyba będzie jeszcze jedna. Akbon Lahore.
Agbon Lahore i to jest chyba no look. To był chyba no look. Zobaczmy jeszcze raz powtórce, ale wydaje mi się, że to był no look shot. 5 do 2. Zobaczmy jeszcze raz, zobaczcie się na jego głowę. Tak jest, pięknie. To było piękne. Tutaj jeszcze raz zobaczcie. Odwrócony w drugą stronę. Perfidne wykończenie. Bardzo chamskie. 5 do 2. No i koniec tego spotkania. Wynik 5 do 2. Powiem wam, że najtrudniejszy moment tego meczu to był po tych dwóch bramkach strzelonych przez niego, kiedy zaparkował autobus i totalnie nie mogłem tam się przeżyć. Potem, kiedy ja strzeliłem bramkę, to już musiał niestety wtedy się odkryć. No i zakończyło się to tak, że w końcu strzeliłem mu kolejne dwie bramki, także skończyło się wynikiem 5 do 2. To jest kolejny mecz, który przybliża nas do awansu, do kolejnej, tym razem już 8 ligi, pewnie w następnym odcinku, mam nadzieję, że uda się to zrobić. Widzimy się następnym razem, pamiętajcie o łapkach w górę jak najwięcej pod tą serią, trzymajcie się, na razie i piona!